Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego pod tytułem Nawrócenie Saula z Tarsu. Myślę, że będziemy mieć miłe chwile, kiedy będziemy rozważać Słowo Boże. Zapraszam serdecznie. Razem ze mną w studium jest Halina, Damian i Krystyna. Ja mam na imię Igor. Na samym początku naszego studium będziemy się modlić. Ojcze ukochany, tak bardzo chcemy Ci podziękować za to, że mogliśmy się tutaj zebrać na studiowaniu Twojego Słowa. Prosimy Cię o mądrość, o Ducha Twojego Świętego, o błogosławieństwo dla internautów, którzy nas teraz słuchają i oglądają. Bądź, Panie Jezu, razem z nimi, z nami i niech Ci będzie cześć i chwała, uwielbienie i podziękowanie w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Amen. Amen. Dzisiaj mamy ważny temat, temat, który dotyczy w zasadzie funkcjonowania pierwszego Kościoła, czyli powołania i nawrócenia apostoła Pawła. Musimy sobie zdać sprawę, że apostoł Paweł często nazywany jest jako ten największy apostoł, chociaż oczywiście nie stawiamy pod jakąś skalę apostołów, ale kiedy patrzymy na pisma w Nowym Testamencie, to zdecydowanie pisma apostoła Pawła przeważają. Niektórzy mówią, że nawet apostoł Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu. Jest to bardzo ważne, więc postać Pawła w chrześcijaństwie poza Jezusem Chrystusem jest naprawdę bardzo ważną postacią. I myślę, że dzisiejsze nasze myśli, które będziemy mówić o apostole Pawle, no będą mi się wydaje, że ważne właśnie rozumienie ogólnie, jak w jaki sposób ten Kościół chrześcijański na samym początku powstawał i też jak właśnie on funkcjonował. Na samym początku będę chciał, żebyśmy przeczytali tekst zapisany w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale od 9 do 11 wersetu. I poproszę Krystynę, gdybyś mogła przeczytać ten tekst. Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym. Dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Tak, dziękuję bardzo. I mogę też poprosić Halinę, gdybyś mogła przeczytać tekst z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich, 1-2 werset. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł jakich zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, te teksty pokazują, w jaki sposób Paweł był nastawiony w ogóle do chrześcijaństwa, do naśladowców Chrystusa. Jak wam się wydaje, dlaczego apostoł Paweł tak właśnie przedstawia swoje pierwsze postrzeganie chrześcijan i akurat tak maluje siebie właśnie w takim bardzo negatywnym świetle, prawda? Jak wam się wydaje, dlaczego apostoł Paweł akurat tak to postępuje? Może jako ten ortodoksyjny Żyd, on po prostu opierał się całkowicie na zakonie tym swoim tam i jeszcze do tego w tej swojej torze tam mieli napisane, że przeklęty ten, kto zawisł na krzyżu czy na drewnie, tak, drzewie. I dlatego dla niego to było bardzo niezrozumiałe, jak może ktoś, kto zawisł na drzewie, żyć, umrzeć i zmartwychwstać. No to było nie do pomyślenia dla takich Żydów. Tak, dziękuję bardzo. No w ogóle na początku wspomniałeś, że Paweł to był takim, no nie takim zwykłym apostołem, chociaż żaden z nich tak naprawdę nie był zwykły, ale jednak był szczególny, prawda? Tak. I będziemy pewnie kontynuować jeszcze ten temat, ale w ogóle Paweł nie był takim zwykłym, takim człowiekiem, takim gdzieś tam szarym,
Bo jak tutaj czytamy, właśnie w 26 rozdziale ten tekst, Paweł pisze o sobie, że on był taki strasznie gorliwy w tym, co robił. On był po prostu oddany sprawie. On naprawdę wierzył, że to, co robi, jest dobre, tak? I widać było, że no, on tym żyje po prostu. To jest to. Tak, Paweł nie był taki obojętny w ogóle. On bardzo się angażował, tak do końca się angażował i potem właśnie, jak to się przełożyło na to, że już się nawrócił, no to był dalej taki, tylko że teraz dla dobrej sprawy. Nie? Tak. Więc on miał w sobie taki po prostu ogień, jaki niewielu ludzi ma, tak mi się wydaje. Tak, tak, dziękuję. Helena, no mi proszę. Się też wydaje, że musimy tutaj powiedzieć, że Paweł był człowiekiem bardzo wykształconym. I wpływ tego, co się uczył, to chyba też nie było bez znaczenia na to, jak później się zachowywał, jak postępował, w co wierzył. Tak, prawda? Tak, 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 dziękuję. No właśnie, to jest bardzo ważne, że ważne, żebyśmy rozumieli, kim rzeczywiście był Paweł, prawda? I w zasadzie, kiedy potem będziemy mówić o tym, w jaki sposób się nawrócił, to dopiero jakby tworzy nam pełny obraz i możemy powiedzieć, tak wręcz nas może szokować, z jakiego człowieka, kim się stał, prawda? I to jest właśnie niesamowite i co jest istotne też, jak właśnie co Helena mówiła, że właśnie będąc wykształcony, jednak pozostał dalej tym właśnie człowiekiem wykształconym i po nawróceniu. Tak, tylko oczywiście to jego wykształcenie już oczywiście było wykorzystane już zupełnie w drugim kierunku, w drugą stronę. Ale też istotne jest właśnie, że apostoł Paweł szczerze mówi dokładnie o tym, kim on był. On tego, można powiedzieć, nie tyle, że się nie wstydzi. On właśnie chce pokazać, chce przedstawić wszystkim ludziom, z jakiego stanu nagle stał się właśnie zupełnie innym człowiekiem, prawda? I mi się wydaje, że to jest istotne, żebyśmy rozumieli dokładnie właśnie ten aspekt jego nawrócenia, tak? I dlatego właśnie, kiedy będziemy zaraz mówić o nawróceniu, nie możemy do końca rozumieć, co miało miejsce podczas tego nawrócenia, kiedy nie rozumiemy najpierw właśnie, kim rzeczywiście on był przed tym, prawda? I to jest, mi się wydaje, że bardzo tutaj ważne. Właśnie Paweł, który był no właśnie, i wykształcony, jak wiemy, otrzymał największe, najlepsze wykształcenie wtedy, jakie było możliwe, teologiczne, tak, w Jerozolimie. Dlatego też, potem jak mówiliśmy wcześniej, prawda, tyle pisał, tak, dlatego, że był naprawdę świetnie ku temu uzdolniony i przygotowany teologicznie, tak, widzimy, że jego pisma naprawdę, no, nie mają porównania z innymi pismami Nowego Testamentu i w zasadzie, mówiąc szczerze, on stworzył mentalność chrześcijańską. On pokazał, w jaki sposób trzeba myśleć o Chrystusie i pokazał, kim rzeczywiście jest Chrystus, bo Ewangelie tylko opisują Chrystusa, natomiast w jaki sposób trzeba Chrystusa rozumieć, to dopiero właśnie nam to przedstawia apostoł Paweł. Tak? Tak. Proszę, Krystyna. Jak wiemy, Saul był tak inteligentnym, wykształconym człowiekiem, ale i bystrym człowiekiem. On widział i wiedział, że ludzie się go boją, a zwłaszcza chrześcijanie, i dlatego gdziekolwiek się znajdował, czy to w synagogach, czy później przed królem Agrypą, no gdziekolwiek, gdzie przemawiał, zawsze mówił, w jaki sposób on się nawrócił. Nie wstydził się tego, że tak. Był prześladowcą. Tak. Dziękuję. Może teraz przeczytamy tekst z Dzieł Apostolskich, 9 rozdział, od 3 do 9 wersetu i poproszę Damiana, by przeczytał nam ten tekst. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy byli z nim w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Dziękuję bardzo. Ta historia jest naprawdę ciekawa, zresztą znam ją chyba dobrze, prawda? No właśnie, a gdybyśmy tak popatrzyli z jednej strony na tą historię, to co niezwykłego, no, to w ogóle wszystko było niezwykłe, tak? Ale według naszego rozumienia, co takiego właśnie stało się dokładnie podczas tej historii, którą przed chwilą myśmy czytali? No w ogóle kontekst jest taki, że Saul zmierza tam w celu, wiemy jakim, w celu eksterminacji
że tak powiem, chrześcijan, prawda? On walczy z tym kościołem. No, ale tak jak przeczytaliśmy, po drodze dochodzi do pewnego wydarzenia, którego nikt się nie spodziewał. Objawia mu się Jezus Chrystus, co on zresztą potem też będzie wykorzystywał jako argument ku temu, że on rzeczywiście jest tym powołanym przez Chrystusa apostołem, nie jakimś tam samozwańcem. No i w wyniku tego wydarzenia zmienia się kompletnie misja, zmienia się to, co on potem będzie robił. No całe jego życie ulega jednemu wielkiemu przewrotowi w tym momencie. Tak, dziękuję. No właśnie, to jest ważne, żebyśmy zrozumieli właśnie, że właśnie apostoł Paweł, który był właśnie gorliwym bardzo, który zawsze wszystko stawiał na ostrzu noża, który walczył w zasadzie, wręcz był żołnierzem. Nawet i takim fanatykiem, moglibyśmy tak jest, powiedzieć. Tak, zdecydowanie właśnie był takim fanatykiem religijnym, czyli nadgorliwy troszeczkę, tak jak byli też nazywani zeloci, tak, czyli tak gorliwi, ale tak trochę nadgorliwi. No i właśnie takim był, tak? I dlatego mi się wydaje też, Bóg stwierdził, znaczy Bóg tak postanowił, żeby objawić się mu dokładnie tak samo, czyli gorliwie się objawić, tak? Czyli w pełni się objawić, żeby do niego dotarło tak bardzo mocno, tak? I dlatego właśnie widzimy, że ta historia pokazuje go w kompletnym szoku, tak? Że on w zasadzie potem, widzimy, 3 dni nic nie widział, nic nie jadł, nic nie pił, prawda? W zasadzie był w takim, no, wyraźnym szoku i dochodzi do siebie dopiero, prawda, po tych 3 dniach. No właśnie, i właśnie dlatego ja rozumiem, że Pan Bóg specjalnie użył taką metodę, żeby naprawdę do niego dotrzeć, bo powiem szczerze, że kiedy osoba właśnie jest tak ukierunkowana w jednym i nic nie widzi całego czy też innego świata poza swoją ideę, tak to Pan Bóg właśnie często tak właśnie działa, że trochę tak jak uderza go trochę młotem, prawda? Czyli dopiero wtedy, jak on się ocknie, to wtedy rozumie w zasadzie, co jest grane, albo co w ogóle, o co chodzi, tak? No i dokładnie tak samo często dzieje się też w naszym życiu, prawda? Kiedy jesteśmy gorliwi, w tym jesteśmy też żarliwi, ale też chcemy być przy Bogu, tak to wtedy Pan Bóg nam objawia. I też tutaj to, co widzę, co jest niesamowite, właśnie ta szczerość Pawła. Bo w tym, co robił wcześniej, on też był szczery, tak? I dlatego, że myślał, że to, co robi naprawdę dobrze. Robi naprawdę dla Boga, tak? I był gotowy tak samo iść na śmierć w tym wszystkim, bo pamiętajmy, kiedy szedł przodować chrześcijan, no, mógł się spodziewać, że chrześcijanie mogli na przykład się zmówić i tak samo dać kontra jakieś, tak? Czyli był na to gotowy. I co jest istotne, tak samo widzimy dalsze jego życie, dokładnie tak samo postępował i tak się działo. Często nawet przecież prawie, że umierał, albo niektórzy mówią nawet, że był martwy, tylko Pan Bóg go zbudził z martwych. I właśnie tak wyglądało w ogóle całe jego życie. I to opisuje dokładnie właśnie, kim on był jako Paweł, tak? Najpierw jako ten Saul, a potem jako Paweł. Ale Paweł jako Żyd z pochodzenia nawet Beniamina, prawda? Tak. Czyli on znał prawo mojżeszowe, wiedział, co Mojżesz pisał o Chrystusie, ale on i przywódcy wtedy stojący na czele zdecydowanie odrzucali. To nie był ten Chrystus, o którym oni myśleli, że będzie Mesjaszem, prawda? Tak. I tutaj w tej drodze do Damaszku to widzimy, jak Chrystus sam do niego przemawia. To ja jestem tym, którą większość Żydów odrzuciła. Tak. Tym bardziej właśnie widać właśnie ten szok, który Paweł przeżył, prawda? Bo nie tyle, że on był przekonany, to cały naród w zasadzie przekonywał Pawła, że dokładnie tak jest, tak? Więc jest tym bardziej ten szok właśnie tutaj był widoczny. Potwierdzenie temu, w jaki sposób Pan mu się objawił, może przeczytamy tekst z pierwszego listu do Koryntian, 9 rozdział, 1 werset. I może poproszę Halinkę, żebyś mogła ten tekst przeczytać. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Dziękuję bardzo. No właśnie, w jaki sposób tutaj Paweł przedstawia siebie? No, Paweł tutaj mówi o tym, że jestem posłanym, bo apostoł, apostolos, to ten posłany właśnie, czyli no, to, co już chyba powiedziałem wcześniej też, że on sobie tam nic nie wymyślił, on zostaje posłany przez samego Boga, przez Jezusa Chrystusa.
No i to właśnie też jest bardzo ciekawe, że akurat w taki sposób Jezus do niego przychodzi. No przecież wiemy, że Jezus nigdy nic nie robił z przypadku. No akurat, akurat w tym przypadku, w przypadku Pawła, no musiał osobiście zainterweniować, bo ta myśl, którą tutaj też podkreślamy cały czas, że on był szczery w tym, co robił. I właśnie ten fragment też, on tutaj był już poruszony, o tym, że przeklęty jest ten, z Piątej Księgi Mojżeszowej, przeklęty jest ten, który zawiśnie na drzewie, więc jakby to tego szczerego człowieka ukierunkowało już w tą stronę, że no na pewno nie może to być Mesjasz, nie? Ale kiedy jednak Jezus mu się sam objawia i mówi mu, że no on jest tym, no to wtedy już Paweł nie ma wyjścia i potem zaczyna kopać bardziej. Będziemy też mówić o tym na pewno. Spędził sobie trochę czasu na osobności, aby jeszcze zrobić taką jakby, no posprawdzać to wszystko, co do tej pory wierzył, no bo on znał bardzo dobrze Torę, prawda, ale pewne rzeczy gdzieś w tym momencie zaczęły pewnie zaskakiwać, musiał to jeszcze raz sobie poukładać, ale już w tym teraz właściwym kierunku dostał to nowe światło, tam zresztą jak jest napisane też, że spadły mu potem łuski z oczu, prawda. Dziękuję, tak proszę. Ja tak sobie myślę, bo kiedy Saul słyszał przedmowę, czy raczej mowę obrończą tego świętego Szczepana, to Duch Święty działał na jego serce, na jego umysł, ale on po prostu odrzucał to, ponieważ uważał, że kto jak kto, ale tacy wysoko wykształceni kapłani, w ogóle ten Gemaliel i wszystko, nie mogą się mylić. Zapomniał sobie o tym, że tylko Bóg jest nieomylny. I tak myślę sobie, że właśnie dlatego Pan Bóg, no to znaczy Pan Jezus, kiedy on leżał na tej podłodze, tam na tej ziemi, kiedy go ta jasność olśniła, dał mu takie delikatne napomnienie, że trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Czyli przeciw temu. Wiemy, że oścień, no to był ten kij taki, który ranił, jak Bóg chciał tam na boki gdzieś uchodzić, no to ten ostry kij go ranił. Tak samo, no on też, apostoł Paweł uciekał, że tak powiem, w cudzysłowie przed działaniem Ducha Świętego, ale no, musiał wybrać jednak. Tak. Dziękuję. Teraz będziemy czytać tekst z 9 rozdziału Dziejów Apostolskich od 10 wersetu do 19. I Krystynę mogę poprosić Cię o przeczytanie. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Dziękuję bardzo. Jest bardzo ciekawa historia. No właśnie, ona pokazuje, w jaki sposób no, Pan Bóg dalej działał i dalej nie zostawił Pawła właśnie tak gdziekolwiek, tak? Tylko że właśnie najpierw go nauczył, pokazał mu uczniom. Dobrze, natomiast mam takie pytanie. Rozumiemy, że Pan Bóg go nawrócił, że został chrześcijaninem w bardzo krótkim czasie, przekonał się o słuszności Ewangelii, ale czy od razu miałby zostać apostołem? Tak po prostu? Czy nie było tak, że ta historia, owszem, pokazuje, że Pan Bóg działa w jego życiu, ale czy stawiać go na równi z tymi, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem, których Jezus uczył przez 3,5 roku? Czy trochę nie zaśmiało, jak wam się wydaje?
Skoro Saul zapytał się Jezusa, czego chcesz ode mnie, Panie, to znaczy, że on już się wtedy upokorzył, że on już wtedy zrozumiał, no, że to jest Jezus żywy, że jednak chrześcijanie mieli rację, że ci kapłani, którym tak bardzo ufał, jednak byli w błędzie. Tak, dziękuję. No, mi to się wydaje też, że tak, z jednej strony, jak sobie zobaczymy na tych uczniów, których wcześniej Jezus powoływał, no to byli też bardziej prości ludzie niż Paweł i jakby tutaj od podstawy on gdzieś tam ich musiał kształtować, więc to w przypadku Pawła może trochę inaczej też wyglądało, ale to też nie jest tak do końca, że on jakby został w ogóle bez przygotowania, bo też czytamy w liście do Galacjan, że on potem spędził w Arabii 3 lata, gdzie jeszcze właśnie musiał to wszystko sobie przemyśleć, posprawdzać, postudiować, więc też miał jakiś czas przygotowania, ale też widać, że jak idzie do tego Damaszku, prawda, w ogóle też taka myśl mi przychodzi do głowy, że to też nie jest tak, że Jezus przychodzi do niego i mówi, to teraz idź i ewangelizuj, nawracaj, tylko najpierw wysyła go gdzie? Do Ananiasza. Tak? Który no, był członkiem kościoła w Damaszku, prawda? Jakby wysyła go do kościoła i mówi mu tam, powiedzą tobie, co dalej robić. Czyli też jakby jest tutaj zwrócona ta uwaga na to, że no, kościół jest też potrzebny do czegoś człowiekowi. Nie tylko tak, że ja się nawracam, no i teraz po prostu idę sobie i żyję sobie sam. Bo potrzebna jest nam też wspólnota. Tak to wszystko Bóg zaprogramował, może nie, ale tak to wszystko ułożył, dlatego, że On wie, jacy my jesteśmy. On nas stworzył, wie, co nam jest potrzebne. Między innymi tutaj ten Kościół jest nam potrzebny, prawda? Chociaż to może taka dygresja trochę. Tak. Ale widać potem, po tej sytuacji z Ananiaszem całej, że on też już idzie do tych Żydów w Jerozolimie i oni w ogóle są zdziwieni, bo on miał tutaj przychodzić, walczyć z chrześcijanami, a on zaczyna dowodzić, że Jezus jest Mesjaszem. I tak na początku patrzyli na to, coś tutaj nie gra, może my coś nie rozumiemy, nie? Ale okazuje się jednak, że on naprawdę się zmienił. Ja myślę też, że to, co w tym momencie się stało, wyobraźmy sobie, że widzimy i naraz nic nie widzimy. Nam to trudno sobie wyobrazić, bo nic takiego w życiu nie przyszło nam przeżywać. Ale dla apostoła, znaczy dla Pawła, bo wtedy jeszcze nie był apostołem Chrystusa, tak? Był czymś, kimś innym apostołem, czyimś innym apostołem. Więc dla Pawła, jako dla człowieka, to było no, takie straszne doświadczenie, nie? Co się ze mną dzieje? Nic nie widzę, muszą mnie prowadzić. Gdzie mnie zaprowadzą? I wtedy to, co się Chrystus do niego bezpośrednio odzywa. Ja jestem Chrystus, prawda? Idź tam, a tam ci powiedzą. No i widzimy, jak dalej Pan Bóg to poprowadził. Myślę, że jest to takie odniesienie również do nas, że kiedy Pan Bóg wszelkimi sposobami szuka, aby dotrzeć do nas. Często w delikatny sposób, a niekiedy przychodzą doświadczenia ciężkie. I drastyczne. Drastyczne właśnie, które wpływają na nasze życie. I ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to, co przeżyłam w rodzinnym moim domu przez 2 przypadki, które wierzę, że Pan Bóg dopuścił, to mi dało, tak jak apostołowi Pawłowi, wiele później do przemyśleń i do zmiany kierunku mojego myślenia, postępowania, no i dziękuję Panu Bogu. Także Pan Bóg ma różne sposoby dla nas, bo On nas najlepiej wie, jak dotrzeć. Tak, dziękuję za te myśli. Też ważne właśnie jest, dodam jeszcze właśnie, że apostoł Paweł został po prostu wybrany przez Boga, prawda? Nie tylko właśnie po to, żeby został chrześcijaninem, to nie był właśnie takim celem ostatecznym Pana Boga, tylko właśnie po to, żeby też no, głosił Ewangelię i był tym apostołem. To jest właśnie działanie Boga, prawda? Jak właśnie Helena mówiła, w różnym czasie, w różnych przypadkach Pan Bóg właśnie działa tak, a nie inaczej, po to, żeby nam otworzyć oczy na parę rzeczy. I tak samo tutaj widzę, że to jest ewidentne działanie Boga, które miało cel, prawda? Cel właśnie nie tylko nawrócenia Pawła, ale uczynienia z Pawła jego apostołem. I mi się wydaje, że to, co jest najważniejsze w zasadzie w tej lekcji, nie tyle to jest osoba Pawła, ile to jest osoba Jezusa Chrystusa,
która zadziałała tak, a nie inaczej. I dlatego Bóg go wybrał, czyli Jezus go wybrał na swojego apostoła. Do czego, co myśmy też czytali, prawda, wcześniej, właśnie, że z pierwszego listu do Koryntian, że Jezus go wybrał. Nie kto inny, tylko Jezus go wybrał. Tak samo jak wybrał tych 12 wcześniej, tak samo Jezus go wybrał, prawda? I to jest działanie Boga. I to jest istotne bardzo właśnie, żebyśmy też rozumieli, że w naszym życiu, kiedy mamy trudne chwile, to musimy pamiętać, że Bóg jest ten, który działa. Tak samo jak zobaczcie, kiedy patrzymy tutaj na Ananiasza, tak, który był też zaszokowany, to widzimy w zasadzie, że on nie rozumiał do końca myśli Boga. Nie rozumiał, o co Bogu w zasadzie chodzi. I to jest właśnie to, żebyśmy rozumieli, że czasami właśnie to zaskoczenie, tak, że akurat Pan Bóg taką osobę wybrał, że nie tylko, że wybrał, ale na kogo jeszcze wybrał? Na wielkiego apostoła, tak? To jest decyzja Pana Boga, bo On wie dokładnie, kogo, na jakie stanowisko wybrać. Tak? I musimy być też właśnie tego świadomi, że kiedy się modlimy do Boga, aby na przykład taką osobę, a nie inną postawiono na takim stanowisku, to Pan Bóg wybierze tą najlepszą osobę według Niego i oczywiście go postawia na takim właśnie stanowisku, jak On wie, że ta osoba do tego się nadaje. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żebyśmy też to rozumieli właśnie w historii apostoła Pawła. Tak? To jest to bardzo istotne. Jeśli tak? Jeszcze mogę coś właśnie dodać, bo w 15 wersecie właśnie jest też powiedziane, że on został wybrany, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. No to tu też widzimy, że to też jest takie szczególne w tym momencie, bo do tej pory to właściwie Ewangelia gdzieś tam się między Żydami bardziej tylko rozprzestrzeniała, prawda? A tutaj Jezus go wybiera i mówi, ty będziesz tym, który pójdzie przed pogan i królów i teraz to dopiero się zacznie dziać, nie? To już nie jest ograniczone tylko do was, bo tak. Jakoś może uczniowie Jezusa mieli trochę może też problem, żeby to zrozumieć do końca, no tylko to ma pójść dalej jeszcze, prawda? Tak. Właśnie, na potwierdzenie tego, co myśmy dotąd mówili, może Helenka, poproszę cię, żebyś przeczytała tekst z listu do Galacjan apostoła Pawła, pierwszy rozdział, pierwszy werset, potem 11, 12 werset, czyli trzy wersety. Paweł apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważny i ciekawy w ogóle tekst. W jaki sposób widzimy, jak Paweł postrzega siebie? Jako właśnie tego apostoła, tak? Jak możemy widzieć ten obraz, który Paweł nam przedstawia? Kim on jest? Że jest wybranym przez Jezusa. Jest wybranym. Posłanym, wybranym do pogan przede wszystkim, nie? Tak. Ma solidne podstawy, żeby w to wierzyć, nie? Bo to tak bezpośrednio mu to zostało powiedziane. Tak, to nie jest tam coś takiego, że można byłoby się zastanawiać. Ma podstawę naprawdę mocną. Tutaj apostoł też pisze, że ta Ewangelia, że on nie został tego nauczony. Czy można się Ewangelii nauczyć? No właśnie. No, on się chyba uczył, ale Tory. No właśnie. U stóp Gamaliela. Ewangelia, czyli to jest ta dobra nowina o tym, co Jezus Chrystus dla nas zrobił, uczynił, że jest naszym Zbawicielem, a jeżeli cały prawie naród żydowski, no a szczególnie tak jak tu podkreślamy, i Paweł, i wtedy jeszcze Szaweł, i przywódcy Kościoła odrzucali Jezusa Chrystusa. Właśnie to jest istotne, żebyśmy rozumieli, że Ewangelia polega na to, że to Jezus Chrystus się objawia bezpośrednio. No właśnie, to nie jest nauka, którą apostoł Paweł nauczył się od Gamaliela, czy w ogóle jako powiedzmy tak, pewna praktyka wiedzy, tylko to jest dokładnie osoba. Czyli on mówi, mi się objawił osobiście Jezus Chrystus. I dla niego to było wystarczające.
Dlatego, że w wyniku tego objawienia osoby Jezusa Chrystusa, to cała nauka jest w tle osoby. Rozumiemy? I właśnie tym się różniło, i tym się różni chrześcijaństwo od judaizmu. Mhm. Że jest osoba. Jest osoba Jezusa Chrystusa. I ona determinuje w zasadzie, kim my jesteśmy. I determinuje nas w relacji naszej z Nim, czyli z tą osobą, czyli z Jezusem Chrystusem. Dlatego tak apostoł Paweł właśnie mówi. Mi się objawiła nie nauka, ale osoba. Prawda? I to jest, mi się wydaje, właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o rozumienie przez Pawła na nowo, na czym polega w zasadzie Stary Testament, no i potem cała ta nauka. Tutaj jeszcze jakby mógł dodać właśnie, bo to mi pokazuje, że sama znajomość Pisma też nie jest wystarczająca właściwie, tak, no bo on znał Torę, znał proroków Pisma, które my tutaj też mamy, prawda, Stary Testament, to wszystko znał, ale w Torze też jest Ewangelia. No pewnie. Już się zaczyna od pierwszej Mojżeszowej 3:15. Tak. Tylko, że kwestia tego zrozumienia, kwestia tego objawienia się właśnie tak, jak mówisz, Jezusa, że to jeśli Jezusa nie ma tutaj w centrum, jeżeli nie wiemy, że to na Nim to wszystko się opiera i skupia wokół Niego, no to możemy sobie studiować, możemy nawet wchodzić w głęboką teologię, a w sumie nam to nic nie da właściwie. Ale ja myślę, że też warto podkreślić to, że nikt z ludzi nie jest w stanie drugiego człowieka przekonać do tego, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, że On za ciebie oddał życie, że On pragnie oddania się ze zrozumieniem, prawda? Jedynie to może uczynić Duch Święty, który tak stopniowo, ale intensywnie działał na Pawła. No to, tak. Właśnie, Biblia mówi, że to dobroć Boża przyprowadza człowieka do upamiętania, a nie tam jakieś nasze argumentacje i tak dalej. To jest świetna myśl. W jakimś sensie Jezus musi się objawić każdemu. Mhm. Prawda? Mówimy przez Ducha Świętego jak najbardziej, ale jeżeli nie ma objawienia Jezusa Chrystusa w twoim osobistym życiu, to ty nie jesteś nawrócony. Więc Paweł miał to bardzo dobitnie i praktycznie doświadczył dokładnie objawienia Jezusa Chrystusa, tak, w formie przestrzeni w zasadzie i w materii. Ale to jest istotne właśnie, że przez Ducha Świętego każdy z nas, nawet możemy powiedzieć, że codziennie, musi doświadczyć objawienia Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Mhm. Jezus Chrystus musi stanąć przed tobą i ty musisz zrozumieć, że to jest osoba, do którego przychodzisz. No i właśnie, prosisz o łaskę, o przebaczenie, osobę, którą uwielbiasz, osoba, która w zasadzie staje się kimś bardzo, bardzo tobie bliskim. Tak? I to jest, mi się wydaje, że to, co apostoł Paweł w zasadzie chce powiedzieć, to też przez wszystkie jest właśnie swoje listy. Może, Damian, mogę cię poprosić, żebyś przeczytał teraz tekst z listu do Galacjan, pierwszy rozdział, i tam 16, 17 i 18 werset. Żeby objawić mi Syna, abym zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem, po 3 latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. Dziękuję. Zobaczcie, Pan Bóg tak prowadził właśnie Saula po nawróceniu. Tak? Czyli najpierw musiał być tutaj 3 lata w pustyni, prawda? Gdzie nikogo nie było, czyli on sam przebywał ze sobą, czyli rozumiem, że z Panem Bogiem. Tak w zasadzie Paweł miał 12 czy 14 lat w zasadzie przed jego działaniem jako apostoła. Jest pytanie, czy mam pytanie, dlaczego Pan Bóg najpierw daje na przykład takie 3 lata na to, żeby był sam ze sobą? Po co takie coś? Czy apostoł Paweł nie był już w jakimś sensie już gotowy, nawrócony, bo przeżył nawrócenie, nie był już gotowy po to, żeby już iść i głosić Ewangelię? Po co miał 3 lata być na pustyni? Jak mi się wydaje? Ja myślę, że dlatego, że po prostu Pan Bóg każdemu człowiekowi daje wolną wolę. I on przez te 3 lata musiał się zastanowić, czy nad sobą, czy chce dalej głosić Jezusa Chrystusa, jak już go poznał, jak mu się Jezus objawił,
czy chce porzucić to swoje dawne życie, bo przecież był bardzo wyróżniony. Jego tam uwielbiali, mieli jego nawet do Sanhedrymu w nagrodę za to, że był, że kierował całą tą akcją skazania Szczepana. Więc no miał dużo do stracenia jako tak zwykły człowiek, no nie, a tak no to on się, no myślę, że on rozmyślał na tym, czy porzucić to, czy nie porzucić, no tak jak my, no jak poznamy prawdę, no to też, no czy to porzucić, czy nie porzucić, no bo wiadomo, czy pracę się stracić, czy tam co innego, czy rodzinę, no tak jak pisze w Słowie Bożym, dlatego Pan Bóg dał mu ten czas do namysłu. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że dla apostoła Pawła z tego, co czytamy, nie było to też takie łatwe. W jego umyśle pojawiały się różne rozterki też. Czy jest to naprawdę dobre? Znaczy to tak bardzo było przed, zanim Jezus Chrystus się mu objawił. Tak. Takie te różne myśli nim targały. Przede wszystkim zastanawiał się nad tym, czy on dobrze czyni to, co robi. I w naszym życiu niekiedy też jest potrzebna taka Arabia, takie wyciszenie się i zastanowienie się nad w ogóle naszym życiem, nad tym, co robimy. Pan Bóg wie, co robi dla każdego człowieka. Tak, dziękuję. Więc to jest bardzo ważne akurat, bo zobaczcie, Pan Bóg najczęściej robi tak, że przed tym, jak kogoś przygotowuje do służby, to najpierw go daje do takiej pustyni. Oczywiście tu przychodzi na myśl oczywiście Mojżesz, prawda, który najpierw musiał 40 lat być na pustyni. To nic w porównaniu z tymi 3 latami, tak? Ale jak się przygotował też. No właśnie, a jak był przygotowany, prawda, że takie cuda Pan Bóg przez niego dokonał, w zasadzie największe, które możemy przeczytać w zasadzie Piśmie Świętym poza stworzeniem świata. No właśnie. Pan Bóg zawsze przygotowuje właśnie w taki sposób ludzi. Jak właśnie Helenka powiedziała, jeżeli Pan Bóg przygotowuje, kogoś chce do swojej służby, to musi mu dać czas, kiedy on musi ze sobą przebywać, musi przemyśleć całą sprawę. I tak samo dla nas dzisiaj. To nie tylko patrzymy, że te 3 lata Paweł spędził, ale mi się wydaje, że Paweł spędzał czasami całe noce, jak on opisuje, na modlitwę, całe dnie na modlitwę, tak samo jak Jezus Chrystus. To jest po prostu przebywanie sam ze sobą. To jest też ciekawe na przykład, że w języku hebrajskim słowo modlitwa, tepila, to jest w formie zwrotnej. Czyli ty jakby robisz dla siebie tą modlitwę, tak? Czyli i dla siebie, ale też ze sobą. Tak, rozumiemy? Czyli ty musisz przebywać ze sobą, no, może już rozumiemy to, że to z Panem Bogiem, prawda? Kiedy człowiek zastanawia się nad swoim życiem, zastanawia się nad sensem w ogóle wszystkiego, co go otacza, tak? No i oczywiście widzi siebie jako tego, który Pan Bóg chce użyć do swojej służby. Pamiętamy, kiedy Pan Bóg przyszedł do Mojżesza i powiedział: słuchaj, człowieku, teraz jesteś gotowy, a Mojżesz powiedział: nie, w żadnym wypadku, ja już do tego się nadaję, tak? Może ktoś inny, bo w ogóle nawet mówić nie potrafię, nie? I nawet, chociaż mówił, ale tak mówi, że mówić nie potrafię, tak? I dopiero wtedy był gotowy. Dopiero wtedy właśnie był gotowy i mi się wydaje, że dokładnie tak samo tutaj w życiu apostoła Pawła. Te 3 lata musiały być. Dlatego na przykład chcę wam powiedzieć, właśnie tutaj, co też Damian przeżył, czyli 3-letnie studia licencjackie dzienne. Przeżyłem. Przeżyłeś, dokładnie. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne. Tak samo przez takie coś przeszedłem. Uważam, że jeżeli ktoś ma służyć Bogu, to musi takie coś przeżyć. To jest coś, co Pan Bóg w zasadzie od początku świata czyni, kiedy kogoś przygotowuje do swojego dzieła. Po to, żeby ktoś był dobrze przygotowany do swojego dzieła, no, ja nie widzę innej możliwości. I właśnie Pan Bóg rozumie, że każdą osobę, którą wybrał, właśnie tak prowadził. I mogę pokazać wam teraz wiele, wiele przykładów z Pisma Świętego, które dokładnie właśnie tak samo Pan Bóg postępował, tak? Jest to konieczne, jeżeli Pan Bóg wybiera kogoś na swojego apostoła, czy na swojego sługę. I właśnie tak jak apostoł Paweł, jak czytaliśmy wcześniej z listu Galacjan, prawda? Apostoł Paweł nazywa siebie sługą. To jest bardzo istotne. Jeżeli jesteś sługą Boga, to pamiętaj, że musisz czynić to, co Pan Bóg tobie mówi. A jeżeli jesteś sługą, to Pan Bóg przygotowuje ciebie jako sługę, jako swojego sługę, prawda? I właśnie jeden z etapów przygotowania to jest dokładnie te
ten okres czasu, który musisz spędzić właśnie z Bogiem. I mi się wydaje, że to jest konieczne, tak? Dobrze, dalej możemy, chcę, żebyśmy przeczytali tekst z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, i tu mamy 5 wersetów, od 20 do 25. Krysia, gdybyś mogła przeczytać ten tekst. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili, czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na jego życie, ale Saul został powiadomiony o ich spisku, a szczegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili w koszu. Tak, dziękuję bardzo. Jest bardzo ciekawa też następna historia właśnie Saula, czyli w tym momencie już apostoła Pawła. W jaki sposób widzimy, no, jak właśnie Łukasz, czyli autor dzieł apostolskich, opisuje pierwsze wydarzenie, czyli pierwsza misja apostoła Pawła, prawda? Jak tę misję widzimy? No, on był taki, widać, gorliwy cały czas, bo tu jest napisane, że parę dni tam zaledwie był, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa Żydom, czyli po prostu usiedzieć na miejscu nie mógł. Ale tak czy inaczej ten czas musiał być później dany. To tak jakby ten początek tutaj mamy, prawda? On zaczyna coś robić, ale jednak, no, myślę, że nie będziemy rozwijać już tej myśli, ale z pewnych względów mu Bóg daje potem ten czas. Tak, tak. Teraz będę czytał kolejny tekst od 26 wersetu do 30. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy go się bali, nie wierząc, że jest uczniem. Lecz Barnaba zabrał go, zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze ujrzał Pana i że do Niego mówił i jak w Damaszku nauczał śmiało o imieniu Jezusa. I przestawał z nimi, poruszając się swobodnie w Jerozolimie i występując śmiało w imieniu Pana. Rozmawiał też i rozprawiał z helenistami, lecz ci usiłowali go zgładzić. A gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezaryi i wyprawili do Tarsu. Ten tekst jest następną historią, która właśnie pokazuje, w jaki sposób Pan Bóg prowadził apostoła Pawła. Bardzo podobny do tego tekstu, który czytaliśmy zresztą wcześniej. No właśnie, ale czy widzimy w tym tekście, że rzeczywiście Pan Bóg właśnie prowadził go tak za rękę? Jak wam się wydaje? Czy widzimy w tym tekście, zresztą też w tym poprzednim, który czytaliśmy, że Pan Bóg naprawdę tutaj prowadził? Ja w tym tekście zauważam, że Pan Bóg prowadzi poprzez innych ludzi. Poprzez innych ludzi. I tak jak my na pewno mielibyśmy obawy, gdybyśmy słyszeli o takim człowieku, no, że tak od razu uwierzyć, no jaka zmiana w nim nastąpiła. O, to jest jeden z nas. Nie, to tak nie było. To, co pierwsi chrześcijanie przechodzili wtedy, to daje dużo do zastanowienia się, czy takiego człowieka w ogóle przyjąć, czy on naprawdę się zmienił, czy to nie jest jakiś spisek, aby kolejne osoby padły ofiarą, prawda? Tak, dokładnie. Tu jeszcze musimy pamiętać, że to on już przychodzi tam po tych 3 latach, to już minęło trochę czasu, a oni dalej nie do końca są pewni, czy to przypadkiem nie jest jakiś misternie ułożony plan. To właśnie, to my możemy tak sobie czytać, jeżeli ktoś nie wie, czym jest doświadczenie nawrócenia, to jest taka historia, taka tam. Ale jeżeli wiemy, czym jest nawrócenie, to naprawdę to jest po prostu niesamowite, jak człowiek taki, jak Saul się nawraca i właśnie to jest też dla nas taka nauka, że czasami gdzieś tam widzimy ludzi, którzy byśmy powiedzieli, a oni to tacy są i inni, robią takie i takie rzeczy i w sumie to z nich na pewno nic nie będzie. Ale właśnie nie, bo u Boga wszystko jest możliwe i jak taki człowiek, ja miałem przyjemność też poznać taką osobę bardzo wyjątkową, która wiele złego w swoim życiu narobiła, ale poznałem ją po nawróceniu i po prostu
jakby nie powiedział tej swojej historii i też jego wygląd na to wskazywał, co on robił w przeszłości, no to bym nie uwierzył. Po prostu taki fajny facet, fajnie się z nim rozmawiało i widać było, że ta moc Boża go po prostu zmieniła. Niesamowite. Tak, dziękuję. To jest istotne, żebyśmy rozumieli właśnie, że tak właśnie Pan Bóg budował ten pierwszy Kościół. I jak apostoł Paweł przeżył szok, Ananiasz przeżył szok, prawda? Tak samo pierwsi wszyscy uczniowie tak przeżyli szok. I to musimy sobie też uświadomić. I dopiero kiedy wszyscy zrozumieli, kim jest apostoł Paweł, a przede wszystkim, jak Pan Bóg działa, to dopiero właśnie zrozumieli, na czym polega działanie Ducha Świętego i Boga. Ja będę chciał przeczytać ten ostatni werset, znaczy w tej historii, czyli 31 werset 9 rozdziału Dziejów Apostolskich. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. No i właśnie, tutaj widzimy jakby podsumowanie tego, w jaki sposób Pan Bóg działał właśnie w pierwszym Kościele i jak pomnażał ich i to się działo właśnie przede wszystkim przez apostoła Pawła. Znaczy, nie tylko przez, prawda, ale bardzo mocno używał właśnie apostoła Pawła po to, żeby miało to miejsce. I musimy tak samo rozumieć właśnie, że Pan Bóg wybrał człowieka, owszem, wykształconego, byśmy powiedzieli, otrzymał najwyższe wykształcenie, które mógł wtedy Żyd otrzymać. Pan Bóg wykorzystał to wszystko ku dobremu. Wykorzystał nam po to, żeby nam pokazać, na czym polega zbawienie z łaski przez wiarę, na czym polega relacja z Jezusem Chrystusem. Musimy też rozumieć, że zobaczcie, tylko apostoł Paweł potrafił nam wyjaśnić to, co jest w Starym Testamencie opisane w mentalności właśnie naszej, czyli grecko-rzymskiej, prawda? Dlatego, że on urodził się, jak mówiliśmy wcześniej, w części kultury greckiej, tak? Rozumiał tą kulturę, rozumiał filozofię grecką i rozumiał też język grecki, prawda? I sposób mówienia grecki. Dopiero on potrafił nam dobrze wyłożyć, przełożyć tą mentalność hebrajską na rozumienie greckie, tak? Na język grecki. Dlatego Pan go wykorzystał specjalnie jego po to, żeby to dokonać. Dlatego on jest apostołem pogan, czyli apostołem, który miał przemówić do pogan. Pamiętajmy, że według tak samo Biblii dla Żydów też jesteśmy w jakimś sensie poganami, tak? Czyli nasz sposób myślenia jest inny od myślenia Hebrajczyków. I Pan Bóg specjalnie go wybrał właśnie po to, żeby spełnił swoje zadanie. I mam nadzieję, że rozumiemy w zasadzie, jaką wartość mają pisma apostoła Pawła i zawsze, kiedy chcemy sięgnąć po jakąś duchową radę, rozumieć Jezusa Chrystusa, to najczęściej w zasadzie właśnie sięgamy po jego pisma. Nie tylko jego, ale oczywiście najczęściej właśnie po jego pisma sięgamy. Mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo ważne i istotne, żebyśmy docenili w zasadzie, w jaki sposób Pan Bóg działał w życiu tego człowieka. Kończąc nasze studium, będziemy się modlić. I poproszę Damiana o modlitwę. Panie nasz dobry i Ojcze, dziękujemy Tobie za tą historię, jaką mogliśmy czytać tutaj dzisiaj. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że przez tego człowieka tak wielkie rzeczy mogły zostać dokonane i za to, że Ty też pokazujesz nam poprzez to, jak wielka jest Twoja moc, jak Ty możesz zmienić człowieka, Panie. I pokazujesz nam też to, że to poznanie Ciebie, prawdziwe poznanie Ciebie, to jest zbawienie, to jest życie wieczne, to jest to, co zmienia myślenie człowieka, to jest to, co potrzebujemy, Panie. Modlę się, Panie, o to, aby jak najwięcej osób jeszcze mogło poznać Ciebie, zanim przyjdzie ten czas Twojego powtórnego przyjścia, na które tak bardzo czekamy. I niech Tobie będzie, Panie, chwała w imieniu Jezusa. Amen. 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 Chcę Wam podziękować za Wasz udział, za Wasze myśli. Myślę, że dużo dało nawet mi do myślenia. Chcę też dziękować wszystkim widzom, którzy byli razem z nami podczas tego studium i zapraszam na następne studium, które będzie za tydzień. Dziękuję.